Tuż przed północą 7 czerwca w Jaworznickiej Przychodni, gdzie funkcjonuje Okno Życia, rozległ się alarm. Po raz pierwszy od momentu utworzenia okna, czyli od 7 lat, ktoś zostawił tam dziecko. Maluch trafił do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów. W tego typu miejscach rodzice mogą anonimowo pozostawić swoje nowonarodzone dziecko, mogą też zmienić swoją decyzję. Jeśli jednak się po nie nie zgłoszą, trafia ono do adopcji. Fatima Orlińska. Okna Życia z założenia mają służyć pomocy kobietom w skrajnych kryzysach, które z jakichś powodów nie mogą zająć się swoim dzieckiem. Mają nieść pomoc również dzieciom, bo to miejsce, gdzie pozostawione niezwłocznie otrzymają niezbędną opiekę. W Oknie Życia w Jaworznie po raz pierwszy od momentu jego powstania rozległ się alarm. Okazało się, że pozostawiono w nim nowonarodzonego chłopca. Dziecko było w ogólnie dobrym stanie. Poinformowaliśmy zgodnie z procedurą policję i pogotowie ratunkowe. Służby przyjechały w ciągu kilkunastu minut. Dziecko było zabezpieczone, zostało zabrane, przekazane do ośrodka, do oddziału neonatologii. Z tego co wiem, w dniu następnym zostałem poinformowany przez lekarza dyżurnego, że stan dziecka jest stabilny. Dziecko ma pobierane badania, czekają na wyniki. W przypadkach, gdy w Oknie Życia znajduje się dziecko, z urzędu wszczynane jest postępowanie sądowe. W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie tożsamości dziecka i opiekuna. W działania te angażuje się policja, która przede wszystkim musi zweryfikować, czy dziecko nie padło ofiarą przestępstwa. Co istotne i warte podkreślenia, za pozostawienie dziecka w Oknie Życia matce nie grozi odpowiedzialność karna. Procedura jest taka, że my nie ingerujemy tutaj w tożsamość matki, tylko i wyłącznie będziemy starali, czy jakieś ustalenia robili tylko pod kątem, żeby tej kobiecie po prostu pomóc i zapytać ją, czy nie potrzebuje jakiegoś wsparcia psychicznego, czy nie ma jakiegoś kryzysu i czy po prostu dobrowolnie po prostu to dzieciątko oddała, czy nikt jej tam na przykład nie namawiał i czy nie doszło tutaj do żadnego przestępstwa. Możemy ustalić, dotrzeć do tej kobiety tylko dbając o jej po prostu dobro i udzielając jej wsparcia. I tak naprawdę na tym nasza rola się kończy. Następnie dziecku zostaje nadane imię i nazwisko, zostaje umieszczone w pogotowiu opiekuńczym i w trybie szybkiej ścieżki adopcyjnej przekazane do adopcji. Właściciele przychodni apelują, że rodzice wciąż mogą bez konsekwencji zgłosić się po pozostawione dziecko.